Niewygodna prawda jest taka, że jeśli chcesz mieć zdrowe ciało i czuć się dobrze, to musisz zrezygnować ze wszystkich słodyczy i słonych przekąsek. A przynajmniej tak mówi wiele fit influencerów. Podczas gdy tego typu produkty nie muszą być grzeszkami żywieniowymi i dla mnie osobiście są integralną częścią zdrowszego odżywiania. Jak zawsze będę Cię bardzo, bardzo zachęcać, by zdecydowaną większość Twojej diety stanowiły produkty nisko przetworzone. By bazowała ona na warzywach, owocach, kaszach, strączkach, orzechach, ale... Tworzenie sobie masy zakazów i restrykcji, frustrować, niszczyć relacje z jedzeniem. Dla mnie milion razy lepiej jest odżywiać się nie idealnie, ale w taki sposób, który będzie dla mnie miły i przyjemny i rzeczywiście będzie mi się chciało to jedzenie jeść. Pyszność w jedzeniu daje Ci cudowny spokój w głowie i poczucie, że jesz odżywczo nie z powodu restrykcji, nakazów, zakazów, a dlatego, że chcesz, z powodu troski i czułości o siebie.